Kolejny kierunek lekarski. Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Ciedlcach otworzył nabór na kierunek lekarski. Z jednej strony rozpaczliwie potrzebujemy kolejnych lekarzy, z drugiej strony rosną obawy o jakość kształcenia. Ja na trend otwierania kolejnych kierunków lekarskich patrzę optymistycznie. A to dlatego, że mam nadzieję, że będzie możliwe coś, co w medycynie było traktowane bardzo pomacoszemu. Trochę z przyzwyczajenia, a trochę z konieczności. To coś to ewaluacja. Ewaluacja czyli systematyczne ocenianie efektów naszych działań i ich systematyczna poprawa. Nowym uczelniom zarzuca się, że nie mają doświadczenia w kształceniu studentów. Tylko ja nie widzę żadnych mechanizmów, które starym uczelniom dawałyby jakąkolwiek przewagę pod kątem ewaluacji, właśnie. Nie mam wrażenia, że ktokolwiek porównuje to, co dzieje się na studiach, z tym, co potem dzieje się w pracy. A jeżeli stare uczelnie są faktycznie tak doświadczone, dobre i skuteczne, to nie mają się czego obawiać w stosunku do młodej konkurencji. Od razu widać będzie, jak świetnie kształcą i ich renoma wzrośnie. A może nie, a może nowe uczelnie postawią na wiedzę praktyczną, przydatną w codziennej pracy i pokażą, że można uczyć lepiej i skuteczniej. Ale żeby w ogóle myśleć o sprawdzeniu tego, jest potrzebne więcej lekarzy. Przy takim niedoborze lekarzy, jak jest teraz, pracodawca rzadko wybrzydza i przyjmuje kogokolwiek. Więcej lekarzy to większa możliwość wyboru dla szefów szpitali i szefów oddziałów, a więc w rezultacie wyższa jakość. Kto może bać się tych zmian? Kiepscy lekarze i kiepskie kierunki lekarskie. Sam kierunek lekarski i sam tytuł lekarza nie będzie tak renomowany jak kiedyś i trzeba będzie pokazać jakość. Ale to są oczywiście tylko moje przypuszczenia i mogę się totalnie mylić. Jestem ciekaw, co ty uważasz na ten temat.